czy amerykański bal maturalny wygląda tak jak w filmach? O tym m.in. w tym odcinku. Kakałko w patriotycznym kubku przygotowane. Zapnijcie pasy, bo zabieram was w podróż do kraju możliwości, sukcesu, wolności, a także McDonalda i chipsów. Lecimy do Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych. Brakowało mi tego. Czołem! Witajcie na moim kanale, ja jestem Klaudia Klaudi i no po wstępie już chyba wiecie, co dzisiaj tutaj robimy. Tak, kończę w końcu swój amerykański katalog, zapraszam was do części trzeciej. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, 8 lat temu wybrałam się na wymianę do Stanów Zjednoczonych i kończyłam tam drugi rok liceum i trafiłam do wspaniałej rodziny, host rodziny, którą traktuję jak własną rodzinę, wciąż mamy kontakt, która po mojej wymianie przygotowała dla mnie w sekrecie cały album, katalog wspomnień związanych z moim pobytem tam. Przenosimy się w okolice jesieni. Następne wspomnienie w moim albumie to rozpiska koncertu jesiennego mojego liceum. Ja brałam udział w tym koncercie dlatego, że tak jak wspominałam w moim filmie o szkole w USA, ja jako jedyny tak naprawdę przyjemny przedmiot szkolny wybrałam sobie chór i trafiłam do chóru Varsity, co oznacza, że to był taki chór lepszy, był taki chór gorszy i lepszy. Wow, Klaudia, niesamowite, świetnie to wytłumaczyłaś. Był chór dla osób, które miały już doświadczenie z muzyką i dla osób, które dopiero co zaczynały. No z racji tego, że ja śpiewam od 5 roku życia i przyjechałam z dosyć dużym doświadczeniem scenicznym już do Stanów Zjednoczonych, to po castingu od razu przeszłam do tego chóru właśnie Varsity lepszego. I my tutaj wykonywaliśmy różne piosenki, zazwyczaj były to jakieś piosenki amerykańskie klasyczne, ale klasyczne to jest trochę inne pojęcie w Stanach Zjednoczonych niż u nas w Polsce, bo jeżeli myślę, że chór, piosenki klasyczne, to wyobrażam sobie, że w Polsce to by był chór gregoriański, może jakaś muzyka klasyczna, właśnie może jakiś Mozart, natomiast klasyczne w Stanach Zjednoczonych to są po prostu piosenki z lat 50., więc bardzo często wykonywaliśmy albo piosenki z musicali, albo właśnie piosenki z tamtych czasów. Jeździliśmy też na różne konkursy, pamiętam to jak dziś, Jezu, to wygląda jak w Pitch Perfect trochę, tylko że tam to były grupy a cappella ze studiów, a my jeździliśmy na przegląd chórów z okolicy i rzeczywiście wtedy przyjeżdżały różne licea, prezentowały się, wszyscy na siebie patrzyli spod byka, że jesteśmy swoją konkurencją. Jeszcze to, co ciekawego było związane z tym chórem, to nie wiem, czy o tym mówiłam, ale jak były walentynki, to ludzie mogli zapłacić, wtedy byliśmy zwolnieni z lekcji w ten jeden wyjątkowy dzień jako ten lepszy chór i ludzie po całym mieście, w którym mieszkaliśmy, mogli zapłacić nam jakąś symboliczną kwotę i my jeździliśmy do miejsc pracy ich ukochanych i śpiewaliśmy im ballady, to były takie śpiewające walentynki. To, za co przede wszystkim lubiłam te lekcje chóru, to nie tylko to, że to była miła odmiana po lekcjach chemii, matematyki, historii. Przede wszystkim lubiłam te lekcje za to, że naprawdę czułam się razem z tymi ludźmi związana. Byliśmy taką grupą, to nie byli tylko tacy ludzie, z którymi chodzisz na lekcje. W tym przypadku, przez to, że spędzaliśmy ze sobą trochę więcej czasu po szkole, jeździliśmy na wycieczki jako chór i tak dalej, to naprawdę byłam w stanie lepiej poznać te osoby i stworzyć jakieś więzi. Więc jeżeli traficie na taką wymianę i będziecie się zastanawiać, jakie lekcje wybrać, to polecam wam, żeby wziąć sobie chociaż jedne zajęcia, takie właśnie związane ze sportem, albo z muzyką, albo z czymś bardziej kreatywnym jak teatr, właśnie po to, by chociażby nawiązać znajomości. O, to jest dobre. To jest wycieczka, na której mnie nie było, ale dużo o niej słyszałam. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja zakrywam czy bluruję twarze moich znajomych czy mojej host rodziny, dlatego że oni nie wyrazili zgody. Ja po prostu nie wiem, czy oni wyrażają zgodę, bo nie pytam się ich za każdym razem, hej, czy mogę pokazać twoje zdjęcie w filmie, więc wolę jednak chronić ich prywatność. To jest wycinek z gazety odnośnie wycieczki, na którą pojechał mój rocznik licealny, czyli juniorzy. Ja na tej wycieczce nie byłam, to była wycieczka do Nowego Jorku. Trochę żałuję, że z nim nie pojechałam, bo to mogło być naprawdę genialne doświadczenie, zwłaszcza, że mogłam pojechać z moimi przyjaciółmi. Ja natomiast w tym samym czasie pojechałam na wycieczkę, która była organizowana przez moją organizację w ogóle wymiany studenckiej i to była wycieczka do Kalifornii. Wtedy zwiedzaliśmy Los Angeles i San Francisco. Zawsze moim największym marzeniem było zobaczyć Los Angeles i tamtejsze plaże, miasto, poczuć klimat tego miasta, bo no właśnie, oni pojechali do Nowego
Nowego Jorku i wiele osób na przykład przez serial Przyjaciele albo różne inne filmy zawsze marzyło o tym, żeby rzeczywiście ten Nowy Jork zobaczyć. U mnie było trochę inaczej. Wydaje mi się, że ja na tamte czasy byłam bardziej związana jednak z branżą muzyczną. No a wiadomo, jak chcesz zrobić karierę, to Nowy Jork to jest chyba jednak bardziej takie filmowe, biznesowe miasto, a Los Angeles to jest przemysł rozrywkowy, przede wszystkim muzyczny. I byłam razem z innymi studentami z wymiany, którzy tym razem już nie byli tylko z mojej okolicy, ale to byli studenci z wymiany z tej organizacji z całych Stanów Zjednoczonych. Więc to była taka pierwsza okazja, kiedy mogłam trochę wymienić się swoimi doświadczeniami. I słuchajcie, to co było dla mnie dziwne przede wszystkim, to to, że ja naprawdę byłam w gronie niewielu osób, które trafiły na fajne host rodziny. Nie chcę mówić, że to jest jakaś zależność, nie chcę was tu straszyć, że to jest rzadko spotykane, że traficie na kogoś fajnego, ale dziwnym trafem naprawdę większość osób albo przynajmniej raz zmieniało host rodzinę, bo macie taką możliwość. Jeżeli nie dogadacie się ze swoją host rodziną, możecie to zgłosić organizacji i powiedzieć, wiecie co, to chyba nie wyjdzie, nie wypali, nie chcę sobie psuć całego wyjazdu, proszę znajdźcie mi kogoś nowego. Albo to były osoby, które no nie do końca były zadowolone z tego, co tam się działo. Moja host rodzina naprawdę była wymarzona, ponieważ oni stanęli na wysokości zadania. Tak bardzo chcieli mi pokazać amerykańską kulturę, że bardzo często albo gdzieś jechaliśmy, gdzie nawet oni wcześniej sami nie byli, albo robiliśmy, albo celebrowaliśmy święta, jak Święto Dziękczynienia czy Boże Narodzenie w jakiś inny sposób, tylko po to, bym ja miała tak zwany full experience, pełne doświadczenie, tak, tego jak żyje się w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej chyba zszokowała mnie opowieść dziewczyny, która była z Chin, która przyjechała i udało jej się dostać do stanu Kalifornia. Mieszkała z rodziną w stanie Kalifornia. Coś, co było moim marzeniem i zapytałam się jej w takim razie, dlaczego w ogóle jesteś z nami tu na wycieczce po Los Angeles i San Francisco, jakby ty tu mieszkasz. A ona, no wiesz, ale moja host rodzina nigdzie ze mną jeździ, nic mi nie pokazuje, więc ja w sumie mieszkam 20 km od San Francisco, ale nigdy tam nie byłam. I to było takie, o! Jak wróciłam, to od razu moją host mamę i host tatę tak naprzytulałam, że nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Ja tylko tak, dziękuję wam, dziękuję wam. Natomiast tutaj widzę już bardzo ważny napis. Prom, czyli można powiedzieć studniówka amerykańska. Tak, byłam na balu maturalnym, studniówkowym, na promie byłam, nie. Po polsku to brzmi bez sensu, bo to brzmi jakbym była dosłownie na statku na promie. Ta studniówka amerykańska była dla mnie magicznym przeżyciem, bo wiecie jak to jest. Oglądasz to w filmach. Wszystkie filmy dla nastolatków zazwyczaj kręcą się wokół tematu studniówki i tam zawsze jest scena, jak główna bohaterka nie chce iść, ale jednak się decyduje. No ja na studniówkę amerykańską wybrałam się z moim amerykańskim chłopakiem, ale tam była taka ciekawa sytuacja, że najpierw zostałam zaproszona przez chłopaka, który wtedy był uważany za najprzystojniejszego faceta w całym naszym roczniku i muszę przyznać, że dalej tak jest, widziałam jego zdjęcia ostatnio, jak teraz wygląda, nie zmienił się nic, a nic. Żałuję, że nie mogę wam go pokazać, ale chrońmy prywatność, ale uwierzcie, takie ciasteczko. No ale wiecie jak to jest, nastoletnia miłość, więc wtedy nie myślałam z perspektywy czasu, że Klaudia już miała super zdjęcia z takim przystojniakiem, tylko stwierdziłam, przepraszam cię, wiem, że się wcześniej zgodziłam, ale no wiesz, teraz jestem z tym chłopakiem w związku i trochę jest głupio. I sukienkę na studniówkę uszyła mi moja mama. Słuchajcie, dziewczyny na studniówce, to był jakiś szał. Wydawały takie kwoty na te sukienki. Moja host siostra, która przecież na prom chodzi co roku, wydała wtedy na swoją suknię bodajże 300 albo 400 dolarów, czyli odpowiednik, no ponad 1000 złotych. No ja stwierdziłam, że chociaż to będzie moja jedyna okazja, by spędzić studniówkę w Stanach Zjednoczonych, to nie, 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 prędzej umrę niż kupię sukienkę, która będzie warta więcej niż 300 zł. Ale, bo to jestem ja, już znacie jakie mam dziwne poczucie stylu. I nie mogłam pójść w jakiejś zwykłej sukience, którą kupię taniej w internecie, albo poproszę moją mamę, żeby kupiła w Polsce i mi wysłała. Ja zobaczyłam konkretną suknię w internecie, zrobiłam swój własny odpowiednik, własny projekt, wysyłałam swoje wymiary i na całe szczęście moja mama potrafi szyć i robi to genialnie. I uszyła mi taką sukienkę, gdzie z materiału wyszły może z 90 zł, a wyglądałam, nieskromnie powiem, przynajmniej wtedy, na tamtą modę genialnie, więc mama uratowała mi życie.
No i tutaj mam taki liścik, który moja mama mi dołożyła do paczki i oczywiście jest tu napisane: miłej zabawy córeńko, kochamy cię, mama i tata. No ale tak, widzę tutaj wycinki z gazet właśnie, jak widzicie tutaj po tym zdjęciu możecie poznać, że nasz motyw to była noc w Paryżu, więc była wielka wieża Eiffla zrobiona, zresztą zaraz opowiem wam więcej. Natomiast tutaj macie zdjęcie wtedy wybranej królowej i króla balu, to byli seniorzy, czyli osoby z ostatniej klasy, no wiadomo, że takie osoby musiały zostać wybrane, bo oni już szkołę opuszczają. Dobra, znalazłam tu coś, czego się nie spodziewałam zobaczyć i dla tych, którzy oglądali mój film na temat mojego amerykańskiego związku, mojego chłopaka w liceum, którego miałam podczas wymiany, czy pamiętacie, jak opowiadałam wam o tym, że on zapytał się mnie, czy zostanę jego dziewczyną w taki sposób, że przez cały dzień prosił naszych wspólnych znajomych, aby przekazywali mi karteczki, na których były wypisane komplementy w języku polskim. I na końcu on sam przyszedł z bukietem kwiatów i wręczył mi karteczkę, na której było napisane, czy zostanę jego dziewczyną po polsku. To jest ona! I słuchajcie, jak wtedy wam mówiłam, że ten polski był z Google Translatora i no i że to tłumaczenie było wątpliwej jakości, no to teraz mam dowód, słuchajcie. Mogłem iść na zawsze z tych notatek, ale potem nigdy nie byłbym w stanie zadać najważniejsze pytanie. Będziesz moją dziewczyną? Zgodziłam się, moi drodzy. Jak po takiej karteczce mogłam się nie zgodzić? No, mógł iść na zawsze z tych notatek. Nie chciałam mu tego robić. No i słuchajcie, o ile zapytał się, czy zostanę jego dziewczyną w taki słodki sposób, tak teoretycznie na prom zaprosił mnie po prostu w taki sposób, że zapytał się, czy idziemy razem. Chociaż trzeba przyznać, że w Stanach Zjednoczonych to właśnie zaproszenie na studniówkę jest takim wydarzeniem, gdzie faceci się starają na maksa, robią jakieś eventy. Chociaż z perspektywy czasu stwierdzam, że no nie postarał się i w sumie miło by było, gdyby coś też zaplanował. Chociaż może jestem zbyt wymagająca i już ta akcja z notatkami była sama w sobie. Dobra, nie będę chłopaka stresować, było okej. Dzień, w którym jest studniówka, oczywiście jest dniem bardzo podniosłym, ponieważ cały dzień jest przygotowań. Moja siostra mi powiedziała, że prom to jest jedyna okazja poza ślubem, kiedy jesteś w stanie ubrać wielką sukienkę księżniczki, więc laski zazwyczaj ubierały się w takie wielkie, pufiaste właśnie sukienki. To, co mnie rozwalało, to to, że wiecie, Idaho to jednak jest stan redneków, no przyznajmy się. Więc wiele z moich koleżanek na przykład wybrało albo sukienki w kolorze moro, albo do swoich pięknych sukien ubierały kowbojki i robiły sobie zdjęcia z pistoletami. No ja, jak się domyślacie, nie zdecydowałam się na taką sesję. Zanim wyszłyśmy z moją siostrą z pokojów, żeby spotkać się z ohami i ahami na temat tego, jak pięknie wyglądamy i zrobić sobie wspólnie zdjęcie, to jej chłopak i mój chłopak zostali zaproszeni na rozmowę przez naszego, w sensie jej tatę, mojego host-tatę, i tam im tłukł do głowy, że mają nam nic nie zrobić. Jak nas odebrali, pojechaliśmy na kolację do pobliskiej restauracji i to rzeczywiście jest też taka tradycja, że większość osób decyduje się na taką uroczystą kolację, uroczysty obiad przed samym balem. No, w sumie nic specjalnego. Byliśmy tam bodajże w 7 par. To, co mnie najbardziej zdziwiło, to to, jak nasza stołówka zmieniła się niesamowicie na ten jeden wieczór. Tak, bo nie była w sali gimnastycznej nasza studniówka, tylko była na stołówce. Nie pytajcie, po prostu tam była scena. W przeciwieństwie do polskich studniówek, nie było alkoholu. W sensie na polskich też teoretycznie nie powinno być alkoholu, ale wiecie jak to jest. Da się go przemycić różnymi sposobami. Nic o tym nie wiem. Natomiast tam rzeczywiście wszystkiego pilnowali i poszła plotka, że w ponczu, bo oczywiście na każdej amerykańskiej studniówce musi być taka wielka miska z ponczem. Poszła plota, że tam coś było dodane, ale finalnie okazało się, że to tylko plota. No i całe szczęście, bo o ile na lekcjach nauczyciele dawali sobie trochę wejść na głowę uczniom, tak, jeżeli chodzi o jakieś takie twarde zasady, to dyrektorstwo było bardzo rygorystyczne, więc jeżeli dowiedzieliby się, że ktoś był pijany na tym balu, albo rzeczywiście, że alkohol był w ponczu i ktoś go dodał, to wydaje mi się, że wyleciałby ze szkoły. Ale bawiliśmy się przednio, nie było co prawda zespołu, jak w wielu amerykańskich komediach romantycznych dla nastolatków. DJ-em był po prostu jeden z kolegów z naszego rocznika. No i po wszystkim był drugi bal, czyli domówka u naszego znajomego, gdzie poleciała chyba cała szkoła. Tak, były czerwone kubeczki. To tyle o studniówce. Tutaj widzę przepiękne obrazki, które namalowała moja koreańska przyjaciółka z wymiany. O niej już opowiadałam. A i tutaj widzę, że jest ulotka z Uniwersytetu Idaho. Może moja hostrodzina chciała mi dawać takie, wiecie, sygnały, że gdybyś chciała wrócić w nasze strony, to wierzcie studiować.
ja marzyłam o tym, żeby studiować w Stanach Zjednoczonych i naprawdę byłam tyle, żeby to zrobić. Zwłaszcza, że jak wróciłam do Polski, jeszcze przez chwilę byłam z tym moim amerykańskim chłopakiem, to zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy być dalej razem na odległość, no i stwierdziliśmy, że po prostu muszę przyjechać na studia do Stanów Zjednoczonych. Tylko nie wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy. Studia w Stanach Zjednoczonych są cholernie drogie, więc to pozostało tylko w sferze marzeń. I dobrze, bo ten chłopak potem nie zdradził, więc w sumie byłoby bez sensu, żeby tam przyjeżdżać. A, to jest ekstra! Tutaj jest zamieszczona ulotka, słuchajcie, starej europejskiej restauracji, do której zabrali mnie moi host rodzice razem ze mną, z moim chłopakiem i razem z moją host siostrą i z jej chłopakiem. Ona była co prawda daleko, ale to jest właśnie to, o czym mówię. Moi host rodzice byli przegenialni, jeżeli chodzi o organizowanie takich fajnych, miłych doświadczeń. No i stwierdzili, że może tam znajdę coś, co będzie kawałkiem domu. Może znajdę coś polskiego i rzeczywiście pamiętam, że na ścianie były różne cytaty w różnych językach europejskich i był gość w dom, Bóg w dom napisany, więc było takie, a Polska! I zjadłam tam placki ziemniaczane, które teoretycznie nie są typowo polskie, ale były najbliżej tego, co znam z domu. No i powoli zbliżamy się do końca, bo widzę tutaj taką kartkę z pytaniami, którą dostałam na koniec mojej wymiany. Dostaje ją każdy taki uczeń z różnych zakątków świata i tutaj są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. I tutaj były bardzo ważne pytania, bo są na przykład pytania o to, jak zmienił mnie ten wyjazd, co zrobię, jak moja rodzina właśnie stwierdzi, że jestem innym człowiekiem, jak sobie z tym poradzę, czy mam zamiar utrzymywać kontakt z przyjaciółmi, których spotkałam w Stanach Zjednoczonych. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo ważne. Wtedy to dla mnie była trochę taka abstrakcja, jakby zrozumiałam, dlaczego rozdają te kartki, ale tak za bardzo się nad tym nie zastanawiałam, stwierdziłam, będzie co będzie, ale rzeczywiście ten wyjazd mnie zmienił. Straciłam mnóstwo przyjaciół, bo wiecie jak to jest, przez rok jak jesteś tam, ciężko jest Ci utrzymywać przyjaźnie z Polski, ponieważ jest różnica czasu, jesteś bardziej zajęta życiem tam na miejscu i wiele takich znajomości się po prostu rozeszło po kościach, została mi garstka przyjaciół jak wróciłam i to było dla mnie ciężkie. Z drugiej strony tęskniłam za amerykańskim domem, czyli miałam odwrotny efekt. Byłam już w swoim rodzinnym domu, ale on wtedy wydawał mi się obcy i bardzo tęskniłam i za moją host rodziną, i za amerykańskimi przyjaciółmi, było mi bardzo ciężko. Potem miałam problem, ponieważ próbowałam utrzymywać związek na odległość, jak w końcu z moim amerykańskim chłopakiem zerwaliśmy, to miałam tak złamane serce, że moi rodzice byli przerażeni, czy w ogóle to był dobry pomysł, żebym ja tam jechała i że w ogóle się zgadzali na to, żebym ja tam przeżywała jakieś miłości, bo bali się, że już nigdy z tego się nie podniosę. Ale finalnie stwierdzam, że to doświadczenie było niesamowite i wiele mnie nauczyło i niczego bym nie zmieniła. No i już ostatnie wspomnienia. Tutaj na przykład jest obrazek, który namalował mój ówczesny chłopak, ponieważ był bardzo utalentowany artystycznie i ciągle coś właśnie rysował. Natomiast tutaj jest kartka, zaświadczenie o tym, że musimy zostać po lekcjach razem z nim, ponieważ za dużo rozmawialiśmy podczas lekcji i mamy karę. I rzeczywiście, tak jak w amerykańskich filmach, zostajesz godzinę dłużej po lekcjach i praktycznie odrabiasz swoje zadanie domowe, więc nie wiem, na czym ma polegać kara, bo i tak to bym musiała zrobić w domu, ale spoko, umówmy się, że czegoś mnie to nauczyło. To, co chciałam poruszyć na koniec, jest dosyć ważne, ponieważ ostatnio dostałam wiadomość na Instagramie od jednej chmurki, która napisała, że chce przekonać rodziców, żeby pozwolili jej wyjechać na taką wymianę. I wiem, że wiele chmurek trafia na mój kanał właśnie przez tą serię amerykańską i albo same szykują się na taki wyjazd, albo o tym myślą i pojawia się w Waszej głowie bardzo dużo pytań i bardzo dużo wątpliwości. I ta chmurka także miała wiele wątpliwości. Przede wszystkim bała się, czy trafi na dobrą host rodzinę, albo czy będzie w stanie nawiązać nowe znajomości na miejscu, czy nie będzie samotna, czy nie będzie tęskniła za domem. I chcę podkreślić, że chociaż ja miałam wspaniałe doświadczenie, to musicie być przygotowani na to, że wszystko się może zdarzyć. I tak naprawdę w moim przypadku było wiele wspaniałych rzeczy, ale było też bardzo ciężkich sytuacji. Właśnie tej tęsknoty za domem, świąt, które spędzasz z dala od rodziców, poczucia wyalienowania, kiedy nikt Cię nie rozumie, co przeżywasz. To, co powiedziałam tej chmurce, chcę też przekazać Wam. Jeżeli ekscytacja wyjazdem jest na równi z Waszymi obawami, to może to jednak nie jest wymiana dla Was. Może to być doświadczenie, które może Was przytłoczyć. Jeżeli natomiast macie wiele obaw, ale jesteście tak podjarani pomysłem, że będziecie mieszkać w tym kraju przez rok, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej i myślicie sobie, dobra, cokolwiek by się nie działo, poradzę sobie, jadę tam właśnie po to, żeby sprawdzić swój charakter, to myślę, że dacie radę. Najważniejsze jest nastawienie, musi ono być pozytywne, ale musicie też sobie właśnie zdawać sprawę z tego, że nie wszystko będzie różowe.
To już koniec tej serii. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną na kanale. My widzimy się już niedługo. Buziaki dla Was. Mua, mua, mua. A, subskrybujcie, lajkujcie, no i wpadajcie na Instagrama. Pa!